Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zachwyca to janowe stanięcie w cieniu. Był czas, gdy przychodziły do niego tłumy, ale przyszedł czas, że ludzie idą za innym. Niezwykle ważne jest to odejście w cień, stanięcie w cieniu. Jan mówi, on ma wzrastać, a ja się umniejszać. I to jest mądrość, której również my potrzebujemy. Być glebą dla wzrastania Jezusa Chrystusa. Być glebą, być głosem. Chrzest Jezusa jest rozpoczęciem Jego misji zbawienia. I to rozpoczęcie jest oficjalne na oczach innych. Chrystus dorastał przez 30 lat, by tę misję wypełnić. Wszędzie jest potrzebne dorastanie do odpowiedzialnego mówienia, odpowiedzialnego myślenia, odpowiedzialnych postaw. Wszędzie jest potrzebne dorastanie do otwarcia się, dorastanie do przyjmowania tego, co Bóg daje. I do przyjęcia tego, czym inni ludzie do mnie, z czym przychodzą. Potrzebne jest dorastanie, dojrzewanie, stawanie się tym człowiekiem, który wybiera to, co mądre, dobre, szlachetne i czyste. Jan Chrzciciel wymagał od przyjmujących chrzest, aby pochylali się do przodu i całkowicie zanurzali się w wodzie. Zanurzali się w wodzie, czyli w sile, nad którą panował jedynie Bóg. Zanurzali się w źródle życia i środku, który umożliwiał oczyszczenie. Tego człowiek potrzebuje, tej wewnętrznej siły. Potrzebuje życia, które jest z Boga, i nieustannego oczyszczania się. Człowiek mądry idzie w stronę nieustannego uwalniania się od tego, co w jakiś sposób przeszkadza w dobrej relacji z Bogiem. Potrzebujemy tego wyrażania całym sobą, uwielbienia temu, który mieszka w nas. W nas mieszka Bóg. Tam, gdzie uwielbiamy, tam równocześnie doznajemy oczyszczenia. Woda oznaczała również śmierć. Zanurzenie się w niej oznaczało zanurzenie się w śmierci. Inne jej znaczenie to błogosławieństwo, jakie ze sobą niosła. Z jednej strony była znakiem ładu, z drugiej zaś ucisku i chaosu. Czyż człowiekowi nie trzeba przejść przez ucisk, zagubienie, aby odnalazł się w życiu i w błogosławieństwie. Zobaczmy, potrzebny jest w naszym życiu ucisk i zagubienie. O tym mówi nam woda w czasie chrztu. Tyś jest mój Syn umiłowany, usłyszał Jezus stojący w rzece Jordan. Najważniejsze słowa, jakie możemy usłyszeć z ust matki i ojca, z ust człowieka, którego kochamy, a przede wszystkim z ust Pana Boga. Tyś jest moim Synem umiłowanym, moją córką. I takie słowa Boga o miłości, one czynią od początku sensownym nasze życie, nasze starania, naszą obecność na ziemi. To jest sens życia. Tam, gdzie jest miłość, tam jest sens, tam jest wartość. Chrzest Jezusa był i po to, żeby
Ojciec mógł powiedzieć synowi: jesteś moim, kocham cię, synu. I idąc śladem słów Boga Ojca, możemy wyznać: jesteś moim Panem, kocham cię, Jezu. Nie można wyruszyć w świat, nie czując w sercu, że jest się dla kogoś ważnym, umiłowanym. Trudno podjąć powołanie chrześcijańskie, jeżeli nie odczuwam w sercu, że Jezus mi umiłował i samego siebie wydał za mnie. Miłości nie należy ukrywać. Ona objawiana, wypowiadana słowem, gestami, przynosi owoc. W miłości nie ma słów kłamliwych, słów udawanych, nieszczerych. My do miłości dojrzewamy, tracąc z pola widzenia jako pierwsze nasze osobiste potrzeby, nasze pragnienia i namiętności. Coś człowiek swojego musi stracić, żeby był zdolny do kochania drugiego. I te wyznania miłości, które są centralnym wydarzeniem sakramentu Chrztu Świętego, wyznanie nie jest pańszczyzną, którą należy odrabiać. Jest ono potrzebą tak wielką, jak oddychanie, jedzenie, picie, spanie, radowanie się. Może żaden człowiek nie powie mi tego, że mnie kocha. Jest Bóg, który mówi mi o tym nieustannie. I musi wystarczyć mi miłość Boża. Musi mi wystarczyć miłość Jezusa Chrystusa. I w niej właśnie znajdujemy to wszystko, co jest tęsknotą za miłością matki i ojca, za miłością ludzi, których spotykamy w drodze. Z czasem, idąc drogami wierności Panu, odkryjemy, że Jego miłość naprawdę wystarcza. Boża miłość naprawdę wystarcza. Także może wystarczyć za tę ludzką miłość. I jeszcze jedno. Jest ona tą, która przez całe nasze życie naprawdę szukaliśmy. My szukamy Bożej miłości, pragnąc miłości człowieka, pragnąc szacunku z jego strony, akceptacji. I ta Boża miłość zawsze jest tak blisko, przenikając nasze serce.